Czas na kolejny materiał z ciekawostkami silnikowymi. Nie tak dawno świetnie przez Was został przyjęty film dotyczący najwyżej kręcących się silników spalinowych, a na moje pytanie, jaki inny film tego typu z chęcią byście obejrzeli, najczęściej pojawiającą się odpowiedzią w komentarzach była taka, że skoro omówione zostały najwyżej kręcące się silniki, to dla przeciwwagi czas opowiedzieć o najniżej kręcących się silnikach. Na tym kanale rządzą widzowie, tak więc proszę bardzo, oto najniżej kręcące się silniki, jakie powstały. Zapnijcie pasy, jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BeSafe.pl, czyli najszybszy kalkulator ubezpieczeń OC AC. By poznać cenę ubezpieczenia, wystarczy podać tylko dwie informacje niezbędne do wyliczenia oferty. Numer rejestracyjny auta oraz datę urodzenia jego właściciela. A z racji tego, że BeSafe to firma technologiczna należąca do grupy Compensa, to nie wyszukuje ona ofert różnych ubezpieczycieli, a samodzielnie wylicza ceny konkretnych ubezpieczeń dla właścicieli prywatnych pojazdów. A specjalnie dla Was mamy mały bonus. Każdy z Was, kto skorzysta i kupi ubezpieczenie BeSafe z linku pod filmem, otrzyma prezent w postaci zestawu narzędzi od iParts.pl. Wszystkie szczegóły wraz z linkiem niezbędnym do uzyskania prezentu znajdziecie w opisie pod filmem. Teraz wracamy do tematu tego odcinka. Na początku dwa słowa wyjaśnienia. Gdybym miał zrobić film, który stricte dotyczyłby najwolniej kręcących się silników spalinowych, niezależnie od ich zastosowania itd., to w pewnej mierze taka lista byłaby powtórką z filmu dotyczącego największych jednocylindrowych silników. Jednostki by się powtarzały, większość z nich byłaby pochodzenia czysto przemysłowego, ewentualnie znalazłby się jakiś diesel z napędu okrętowego, ogólnie jednak temat okazałby się mało motoryzacyjny. Musimy więc podejść do tego nieco inaczej i trochę zmienić zasady. Na potrzeby tej listy bierzemy pod uwagę jedynie silniki z samochodów osobowych i ciężarówek drogowych. Z taką małą modyfikacją temat zyskuje drugie życie i myślę, że będzie nie mniej ciekawy. Teraz przenosimy się do Ameryki. W latach 50. w Ameryce firma Hudson przypuściła modelową ofensywę na rynek, wypuszczając dwa modele klasy luksusowej. Mniejszy o nazwie Wasp, czyli tłumacząc na nasze osa, oraz Hornet, czyli szerszeń. To właśnie ten drugi, większy Hornet był ich modelem flagowym, mającym reprezentować firmę i jako limuzyna sprawdzał się świetnie, czego dowodem jest częste określanie go jako realną konkurencję dla Cadillaca. To jednak nie z powodu jego wysokiego poziomu luksusu stał się popularny na całym świecie, a dzięki wyścigom NASCAR. Hudson to pierwszy producent, który zaangażował się w serię NASCAR, tworząc swój oficjalny wyścigowy zespół. Hornet dzięki niskiemu środkowi ciężkości prowadził się nadzwyczaj dobrze i była to główna cecha, która przyczyniła się do ogromnych sukcesów wyścigowych w latach 52-54. Szerszeń stał się na tyle ikonicznym modelem, że stał się bohaterem w serii filmów animowanych Auta. Oczywiście luksusowy, flagowy model, który święcił triumfy w wyścigach, musiał być napędzany wyjątkowym silnikiem. Była nim benzynowa, 5-litrowa rzędowa szóstka zasilana gaźnikiem, generująca zaledwie 162 konie mechaniczne, ale za to aż 350 Nm momentu obrotowego. Niska moc i wysoki moment obrotowy mogą sugerować, że silnik nastawiony był na dość niski zakres obrotów, i dokładnie tak w rzeczywistości było. Jednostka napędowa kręciła się maksymalnie do 4000 obrotów na minutę. Cofamy się jeszcze odrobinę w czasie do późnych lat 30. XX wieku i przenosimy się do Europy, a dokładnie mówiąc do Czechosłowacji. Zapewne wiecie już, że mam na myśli Tatrę, a dokładnie mówiąc ich flagowy, najbardziej luksusowy model z tamtych lat, T87. Jeden z pierwszych modeli, którego nadwozie zostało zaprojektowane z myślą o aerodynamice.
Podczas testów w tunelu aero Volkswagena osiągnął współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,36. Ze względu na luksus i jakość wykonania był niezwykle doceniany i chwalony przez znane osobistości czy nazistów. Oprócz niemieckich generałów i wojskowych posiadali go m.in. Felix Wankel, czyli twórca silnika Wankla, przedostatni król Egiptu i Sudanu, Farouk I, Józef Beran, czyli czeski kardynał kościelny i arcybiskup Pragi oraz obecnie znany kolekcjoner i komik Jay Leno. Jest uważany za jeden z najszybszych samochodów osobowych swoich czasów z prędkością maksymalną około 160 km na godzinę. Za te osiągi odpowiadał 3-litrowy benzynowy silnik V8 zamontowany nad tylną osią, generujący 85 koni mechanicznych. Jednostka maksymalnie rozkręcała się do 3900 obrotów na minutę. Czas na zerknięcie do Związku Radzieckiego, który w latach 60. potrzebował projektu lekkiej ciężarówki zarówno do użytku cywilnego, ale również, jak to w ZSRR było, na potrzeby armii. W ten sposób w 64 roku ruszyła produkcja Gaza 66. Jego konstrukcja jest przykładem typowego dla Rosjan łączenia prostych rozwiązań z niezawodnością i uniwersalnością. Masa własna poniżej 3,5 tony, ładowność powyżej 2 ton. Idealna półciężarówka pod wykorzystanie w wojskach powietrzno-desantowych. A ze względu na prostotę, wytrzymałość i możliwości terenowe, w wielu krajach na całym świecie zyskał status legendy, a nawet do dziś wiele załóg decyduje się na start w rajdach terenowych dla ciężarówek właśnie gazem, co tylko potwierdza jego walory terenowe. Pojazd napędza benzynowa V8 o pojemności 4,3 litra, generująca 115 koni mechanicznych mocy i 225 Nm momentu obrotowego, a rozkręcająca się maksymalnie do 3500 obrotów na minutę. Niskie prędkości obrotowe silnika są charakterystyczne głównie dla starszych konstrukcji, stąd mowa póki co o czasach historycznych i przy nich też pozostajemy, bowiem przenosimy się do Ameryki lat 30. XX wieku. Wtedy to Cadillac, mając na celu uatrakcyjnienie swojej oferty sprzedażowej, rozpoczął program wdrażania wielocylindrowych silników do swojej oferty. Mówiąc o wielocylindrowych, mowa po prostu o silnikach większych niż V8, które wtedy były standardem. I tak, równolegle zaprojektowano jednostkę V12 oraz V16, a następnie umieszczano je w Cadillacach z serii 370, a my bierzemy pod lupę jeden z jego pierwszych wypustów, dokładnie mówiąc Cadillac 370A. Z zewnątrz nie sposób było odróżnić, czy dany model miał pod maską V12 czy V16, różnice były dosłownie kosmetyczne. Ku zdziwieniu znacznie większym zainteresowaniem cieszyła się V12 zamiast flagowej V16, a wszystko brało się z różnicy w cenie wynoszącej nieco ponad $2000. To również właśnie V12 z Cadillaca trafia na naszą listę, bowiem ten benzynowy silnik o pojemności równo 6 litrów z mocą 135 koni mechanicznych rozkręcał się maksymalnie do 3400 obrotów na minutę. Znów wracamy do Związku Radzieckiego i znów do lat 60., tym razem jednak celujemy nie w lekką ciężarówkę, a w pełny samochód ciężarowo-terenowy z napędem 6x6, czyli na wszystkie trzy osie. W dużej mierze konstrukcja ZiŁa-131 nie różniła się szczególnie od innych ciężarówek. Z przodu pod wysuniętą maską umieszczono benzynowy silnik V8 o pojemności 6 litrów z mocą 150 koni. Za silnikiem znajdowała się stalowa szoferka z panoramiczną szybą przednią, a za nią drewniano stalowa skrzynia ładunkowa. ZiŁ-131 początkowo służył wyłącznie jako pojazd wojskowy,
Z czasem zaczęto tworzyć rozmaite wersje cywilne, od cysterny, poprzez śmieciarki, wozy strażackie itd. I tak produkcja trwała aż do 2002 roku, a łącznie zbudowano prawie 1 000 000 egzemplarzy. Wracając do silnika, 6-litrowa jednostka osiągała maksymalnie 3200 obrotów na minutę. Do 3 razy sztuka, bowiem znów, tym razem obiecuję po raz ostatni, zaglądamy do ZSRR i do 3. radzieckiego producenta. Była ciężarówka GAZ, był ZIŁ, więc teraz czas na Urala. Model 375 na początku lat 60. zastąpił ZIŁa 157 na pozycji podstawowego samochodu ciężarowo-terenowego w armii. Produkowano go w wielu wersjach, od podstawowej skrzyniowej, aż po podwozie bazowe dla wyrzutni pocisków rakietowych, stacji radiolokacyjnych itd. Z racji walorów terenowych z czasem znalazł swoje zastosowanie również w cywilu, w szczególności w geologii i przy wydobyciu ropy naftowej. Co bardzo ciekawe, jego największą wadą był silnik. Benzynowa jednostka V8 rozkręcała się maksymalnie do 3100 obrotów na minutę, ale znana była z wysokiego zużycia paliwa, krótkiego interwału serwisowego i nie najlepszej niezawodności. Z tego powodu w następnym wcieleniu Urala zastosowano w nim silnik diesla. Porzucamy na dobre Rosję i meldujemy się w Wielkiej Brytanii na początku lat 70., kiedy to zbudowano jednorazowy bolid wyścigowy o nazwie Napier Bentley. Z racji, że w domyśle auto miało się ścigać w klasie aut zabytkowych, to zbudowano je na podwoziu starego Bentleya 8-liter, ale już resztę obudowano, nazwijmy to, w mniej zabytkowe części. O żadnych większych sukcesach tego samochodu żadnych informacji nie znalazłem, a pamiętany jest do dziś głównie ze względu na silnik. Postanowiono bowiem zamontować absurdalną wręcz 24-litrową jednostkę W12 Napier Sea Lion. Generowała ona 550 koni mechanicznych oraz 1900 Nm momentu obrotowego. Pojazd nadal istnieje i widywany jest na okolicznościowych imprezach pokroju festiwalu Goodwood. A na potrzeby tego filmu wypada dodać, że silnik kręcił się maksymalnie do 3000 obrotów. Wskakujemy na podium i co niezwykle ciekawe, mamy tutaj jedyny w całym filmie silnik wysokoprężny. I tak, tutaj wyjątkowo mówimy stricte o silniku, a nie o pojeździe, ponieważ 12-cylindrowy, dwusuwowy, widlasty silnik Detroit Diesel 71 o pojemności okrągłych 14 litrów wykorzystywany był naprawdę w wielu pojazdach. Od ciężarówek, poprzez autobusy i inne ciężkie pojazdy, a nawet w łodziach czy w zastosowaniach przemysłowych. Cała seria silników Detroit Diesel to właśnie dwusuwowe konstrukcje, wersja jednocylindrowa pojawiła się już w moim filmie, tutaj natomiast prezentowana jest wersja 12-cylindrowa, a jako ciekawostkę powiem, że istnieje nawet wersja V16, powstała z połączenia dwóch V8. Niemniej jednak w temacie maksymalnych obrotów silnika te kształtują się na poziomie dokładnie 2100 obrotów na minutę.
Na kolejnym stopniu podium mamy Fiata. Na początku XX wieku Włosi mieli ogromną chrapkę na rekord prędkości i w 1910 roku zbudowali Fiata S76, zwanego również bestią z Turynu. Łącznie zbudowano dwie sztuki, a jedna z nich faktycznie posłużyła do bicia rekordu. Amerykański kierowca wyścigowy Arthur Durey w grudniu 1913 roku podjął próbę ustanowienia rekordu prędkości w Belgii, gdzie udało się osiągnąć prędkość 213 km na godzinę, co było faktycznym rekordem, ale nie udało się powtórzyć przejazdu w przeciwną stronę, stąd wynik pozostał jedynie nieoficjalnym rekordem. Co ciekawe, jedyną widoczność kierowca uzyskiwał wychylając się na boki, ponieważ silnik zasłaniał całą widoczną przestrzeń z przodu. A o jakim silniku mówimy? O rzędowym, czterocylindrowym silniku o pojemności 28,5 litra o mocy 290 koni mechanicznych, rozkręcającym się maksymalnie do 2000 obrotów na minutę. Co ciekawe, jest to największy czterocylindrowy silnik w historii motoryzacji. Posłuchajcie tylko, jak ta bestia brzmi. A zwycięzcą tego zestawienia jest pojazd historyczny, zdecydowanie masowo produkowany i myślę, że wszystkim dobrze znany, przynajmniej ze słyszenia. Panie i panowie, oto Ford Model T. Jego popularność wynika głównie z faktu, że był to pierwszy samochód produkowany przy użyciu ruchomej taśmy produkcyjnej, ale oprócz tego Ford Model T był po prostu dobrym, stosunkowo tanim, również właśnie ze względu na sposób produkcji, i niezawodnym samochodem przeznaczonym dla przeciętnej amerykańskiej rodziny. Co ciekawe, wraz ze wzrostem tempa produkcji, ze względu na udoskonalenia w procesie montażowym, cena pojazdu regularnie malała. Początkowo Model T kosztował $850, natomiast w latach 20. cena spadła do $300, przy średnich zarobkach robotnika fabrycznego na poziomie $5 dziennie. Produkowany w latach 1908-1927 w wielu różnych wersjach nadwoziowych z wieloma udoskonaleniami technicznymi w międzyczasie, cały czas jednak napędzał go ten sam prosty czterocylindrowy silnik o pojemności 2,9 litra z mocą 22,5 konia mechanicznego. A rozkręcał się maksymalnie do 1700 obrotów na minutę. A na koniec jako bonus mam dla Was francuski samochód wyścigowy o nazwie Darak 200. W sumie ciężko go nazwać samochodem wyścigowym, bowiem mówimy na dobrą sprawę o dwóch podłużnicach, czterech kołach, prowizorycznym zawieszeniu, dwóm siedzeniom i kierownicy. Sklecone razem w jednym i tylko jednym celu – bicia rekordu prędkości. Wszystko kręciło się wokół silnika, a była nim ogromna jednostka V8, o pojemności 25,4 litra z mocą równo 200 koni mechanicznych. Rekord kilkukrotnie próbowano Darakiem pobić, ale koniec końców maksymalną osiągniętą nim prędkością było 197 km na godzinę. A w temacie obrotów silnika, ogromna jednostka potrafiła rozkręcić się zaledwie do 1200 obrotów na minutę.
to by było na tyle. Jak sami widzicie, w dużej mierze omawiane były starsze konstrukcje, bowiem w dużej mierze niska liczba maksymalnych obrotów na minutę brała się po prostu z wytrzymałości tych konstrukcji i stopnia ich zaawansowania technologicznego. W komentarzach napiszcie mi, jaką liczbę wskazuje w waszym samochodzie czy motocyklu obrotomierz podczas pracy na jałowych obrotach. Ale umawiamy się, piszemy z pamięci, jaki pojazd i jaki poziom obrotów. W ten sposób sprawdzimy, jak dobrze znacie swoje silniki. Jeśli doceniacie moją pracę, to może warto, abyście rozważyli opcję drobnego wsparcia kanału. Wpadnijcie również na naszego Instagrama i Facebooka, tam mamy okazję się nieco lepiej poznać. Po prawej stronie wyświetlają się wam inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału. Jeśli subskrybujecie, to koniecznie z dzwonkiem. Trzymajcie się ciepło, cześć!